Wolność to jest dla mnie prawo czy możliwość życia zgodnie z moimi przekonaniami. Możliwość urzeczywistnienia siebie. Wolność to dla mnie możliwość szukania szczęścia, nieograniczona przez rząd, przez władców czy władzę duchową w kraju. Wolność dla mnie to jest możliwość przeżywania tak życia według moich wartości. Oczywiście jeśli moje wartości nie wkraczają w czyjąś wolność, jeżeli kogoś nie ograniczam tym, jeżeli mu nie sprawiam krzywdy, móc przeżyć tak życie, jak ja uważam to za właściwe, według moich przekonań, według moich poglądów i że nikt mi tego nie zabrania. Tym jest dla mnie wolność. Wolność słowa dla mnie to robienie tego, co się chce, oczywiście z ograniczeniem, żebym nie robił krzywdy innym. Wolność dla mnie jest w zasadzie swobodnym mówieniem o moim wyznaniu, o tym, co czuję, co myślę, o nawet mówieniu o polityce. I tak samo inni, żeby mieli taką wolność, czyli żeby każdy, niezależnie od swojego wyznania, mógł żyć w tym kraju, w Polsce i wyznawać to, co uważa, czy nic nie wyznawać. I żeby nie był za to piętnowany, ani żadna inna religia, żeby nie była wynoszona na piedestał. Także wolność gospodarcza, czyli żeby no każdy w naszym kraju mógł od, nie wiem, od pucy buta do milionera dojść i żeby każdy Polak, który uczciwie pracuje i zarabia, nie był ciemiężony przez nasz system gospodarczy. Także tym jest dla mnie wolność. Wolność jest dla mnie szansą, jest dla mnie nadzieją, jest możliwością podążania we własnym kierunku. Wolność kojarzy mi się nieodparcie z odpowiedzialnością i wyborem tego, nie co mi się chce, tylko mojej powinności czy tego, co jest dobre. Wolność jest dla mnie takim skrawkiem szczęścia tu na ziemi. Jest nieustanną przygodą, o którą warto walczyć. Polacy, to pokazują teksty literatury naszej polskiej, poszukiwali wolności, szukali wolności. Artyści szukali jej w teatrze. Poeci w słowach układali piękne wiersze, jak Gałczyński czy Tuwim. Ja znalazłam skrawek wolności w teatrze. Tam mogłam wyrazić swoje myśli, zidentyfikować się z postacią i powiedzieć coś więcej, niż wolno mi było w przestrzeni takiej publicznej. Chciałabym, żeby nie tylko teatr był takim miejscem do wyrażania siebie, ale żebyśmy my mogli wszędzie mówić to, co myślimy, żebyśmy nie byli sztywni, żebyśmy nie byli skostniali, tylko żebyśmy potrafili właśnie powiedzieć to, co pomyśli głowa. Wolność to dla mnie podstawowy i niezbędny element życia każdego człowieka. Każdy powinien posiadać wolność. Wolność słowa, wolność wyznania, wolność wypowiadania się bez obawy, że zostanie się za to wtrąconym do więzienia. Wolność to także wolność finansowa. I co przez to dokładnie rozumiem? W normalnym, dobrze prowadzonym kraju człowiek powinien być wolny finansowo. Czyli jeśli jest pracowity, zarabia, wcześnie wstaje po to, żeby zrobić dla siebie i dla swojej rodziny, powinien mieć taką możliwość i powinien być, nie wiadomo jak bogaty, ale powinien być wolny finansowo, mieć na to, czego potrzebuje i państwo ma obowiązek zapewnić mu do tego odpowiednie warunki. Na naszej grupie Idziemy po wolność jest nas przeszło 1500 osób. Dołącz do nas już dziś, nie czekaj, już dziś możesz też napisać, co myślisz na temat wolności, co chciałbyś zmienić w tym temacie. Podziel się i bądź z nami. Do czego masz prawo? Do życia w państwie prawa. Mam prawo do swobodnej wypowiedzi zgodnie z tym, co myślę, jaką religię wyznaję, jakie mam poglądy polityczne oraz światopoglądowe. Do czego mam prawo? No mam prawo do walki o swoją wolność. Mam prawo do realizowania swoich celów, marzeń w strefie edukacyjnej i zawodowej. Mam prawo do dobrego i sprawiedliwego państwa, czyli do państwa, które zapewni mi sprawiedliwe i równe warunki do rozwoju i do dobrego, godnego życia. Mam prawo do wypowiadania swoich myśli, mam prawo do niezgadzania się z innymi ludźmi, którzy mają na przykład władzę w tym kraju. Mam prawo być wysłuchany, mam prawo
korzystać ze wszystkiego, co jest dostępne w narodzie, bez żadnych na przykład ograniczeń. Jako chrześcijanin nie chcę być ograniczany, wyrzucany z na przykład dyskusji publicznych. Uważam, że każdy człowiek ma takie prawa. Prawo jest równe dla wszystkich. Prawo do realizowania siebie. Mam prawo też do wyrażania swoich opinii, do tego, co myślę o danych zjawiskach i wyrażania to w sposób naturalny, czyli bez jakiejś autocenzury, bez takiej obawy, że kogoś urażę czy coś. Mam prawo do popełnienia błędu. Mam prawo wierzyć w to, co uważam, co jest dla mnie dobre i słuszne. Mam prawo krytykować to, co uważam, że jest złe i szkodzi mojemu państwu bądź moim bliskim i znajomym. Mogę mówić rzeczy, które kogoś obrażają, jeżeli nie zakrywa to o przestępstwo. To jest wolność słowa i to jest wolność każdego chrześcijanina. Mam prawo na przykład do wyboru sposobu leczenia. Jeśli jestem głęboko przekonana na przykład do medycyny naturalnej czy ziołolecznictwa, mam prawo wybrać ten sposób leczenia bez żadnych konsekwencji. Szanowny panie prezydencie, Stany Zjednoczone Ameryki są nie tylko najpotężniejszym państwem w historii ludzkości, ale przede wszystkim ostoją i obrońcą wolności, tolerancji i praw jednostki, do których w pierwszym rzędzie należą wolność słowa i wolność religii. Polacy od czasu Pułaskiego i Kościuszki są najwierniejszymi sojusznikami Ameryki i podobnie jak Amerykanie rozumieją wolność i tolerancję. Niestety w ostatnich latach źle się dzieje w naszej ojczyźnie. Wolność słowa i wolność religii jest odbierana wielu ludziom, a szczególnie polskim protestantom. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest wieloletnia dyskryminacja w przestrzeni publicznej Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i prowadzonej przez niego telewizji Idź Pod Prąd. Rząd Prawa i Sprawiedliwości posunął się nawet do tego, że w mediach publicznych rozpoczął kampanię oczerniania Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, a rządowa prokuratura postawiła w stan oskarżenia mnie, założyciela i pastora tego kościoła, Pawła Chojeckiego, za krytykę dogmatów katolickich i prezydenta Andrzeja Dudy. Sąd pierwszej instancji skazał mnie, choć pozbawiono mnie w rażący sposób prawa do obrony. Obecnie toczy się postępowanie apelacyjne. Pastor Paweł Chojecki i Kościół Nowego Przymierza w Lublinie nękani są przez policję i prokuraturę już 4 lata. Sprawa ta jest bulwersująca i pokazuje, że choć Polska deklaruje przywiązanie do wartości wolnego świata, to obecne władze nie realizują w praktyce tych deklaracji. My niżej podpisani prosimy pana prezydenta, aby w rozmowie z polskimi władzami upomniał się o prawa polskich protestantów do wolności słowa i wolności religii w Polsce. Nasi przodkowie znani są z tego, że przez wieki po całym świecie walczyli za wolność innych narodów. Przyświecała im dewiza za wolność naszą i waszą. Prosimy pana prezydenta, by przy okazji najbliższej wizyty w Polsce upomniał się pan o naszą wolność. Z poważaniem, wolni Polacy. Jeśli chcesz podpisać petycję do prezydenta USA w obronie polskich protestantów, możesz to zrobić w 3 prostych krokach. Wejdź na stronę idspodprat.pl i kliknij w zakładkę Petycja. Uzupełnij swoje dane osobowe. Kliknij Podpisz. Gotowe. Nie jest konieczne potwierdzenie podpisania petycji mailem. Petycja trafi teraz do Kancelarii Prezydenta, Premiera i Ambasady Amerykańskiej. Dziękujemy za Twoje wsparcie. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, gdy płynie sobie aż po nieba kres, wiedz, że niebo bywa pełne wirów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. A wolność to ta najjaśniejsza
wpadająca w gęsty las nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobro w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia przez każdy bór i mur znaleźć przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce, każda w swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śmiech, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do oszlifowania, a zapłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy w wolności cud potrafią wmierzać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo słów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara w ludzi. Mo wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek